W Galerii Raj w Dębicy Bernadetta Mardeusz z pracowni kreatywności Ubeni po raz kolejny zorganizowała przedświąteczne warsztaty wielkanocne. W zajęciach uczestniczyły całe rodziny, zarówno dzieci, jak też młodzież oraz dorośli. Każdy uczestnik tych zajęć mógł wykonać wybraną figurkę z masy solnej z pomocą organizatorów tego wydarzenia. Kolejny rok jestem tutaj dzięki życzliwości Galerii Raj z masą solną, z warsztatami. Skierowane są głównie, znaczy w sumie dla wszystkich, ale dla dzieci, które mogą sobie zrobić do koszyczka na Wielkanoc baranka. Oczywiście przy okazji zdradzam przepis na tą masę solną, chcąc wykonać również w domu. Występuję też z warsztatami w szkołach, w przedszkolach, u siebie też w pracowni organizuję, więc dzieci mnie znają z różnych miejsc i po prostu tak jakby za mną przychodzą. Moje dzieci przedszkolne, szkolne, więc nawet nie muszę reklamować, po prostu to samo, że tak powiem, idzie za mną. Osoby biorące udział w warsztatach mogły już poczuć atmosferę świąt wielkanocnych, poznać symbolikę świąteczną, jaką tworzą baranki, zajączki, koszyczki i pisanki. Była to też doskonała okazja do wzajemnej integracji i wspólnej zabawy. Bernadetta Mardeusz również przygotowała kilka wzorów własnoręcznie wykonanych baranków z masy solnej, a także poinstruowała uczestników, jak takie figurki można zrobić samemu. Czy wykonanie takiego świątecznego baranka jest trudne? Pytali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Myślę, że nie. Pod moim, że tak powiem, okiem, wskazówkami, szybciutko, 15 minut robimy takiego baranka. Oczywiście ręcznie wykonujemy wszystko. Foremka jest, wiadomo, troszkę zbyt prostym, że tak powiem, rozwiązaniem, ale tutaj naprawdę każdy może zrobić takiego baranka. Podoba nam się bardzo i uważam, że jest to bardzo ważne, aby manualnie rozwijać dzieci, dawać im atrakcje trochę inne niż telewizja, internet, po to, aby dzieci mogły właśnie manualnie sobie popracować i porozwijać swoją wyobraźnię, ale też umiejętności właśnie takiej pracy przy stole z innymi dziećmi. Także super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo mi się podobają te warsztaty z masy solnej. Lubię tutaj pracować i jestem pomocnikiem pani Beni. A powiedz mi, co tutaj można zrobić? Bo czy to są same baranki, czy jeszcze coś innego? Możemy robić odbitki z foremek, przeróżne rzeczy. Co dzieci chcą, to mogą robić. Robimy baranki, i zdążyłem zrobić baranki i zrobiłem gniotka zrobić. Podobać się to? Jak takiego baranka się robi? Powiesz nam do kamery. Trzeba zrobić kulkę z folii, potem zrobić taką sznurek zrobić taką wełnę, potem buzię, no i zrobić oczka, zwykałaczki, no i rogi. Spędzamy tu razem czas i fajnie się bawimy. Na zakończenie warsztatów kreatywnych uczestnicy zabrali ze sobą do domu wykonane podczas zajęć figurki. W trakcie warsztatów wielkanocnych młodzi artyści zużyli bardzo dużo kilogramów mąki i kilkadziesiąt kilogramów soli.